Pojechaliśmy tam z moim przyjacielem o imieniu Todd White. Todd jest radykalny w swych działaniach i nie ma w sobie lęku, gdy chodzi o modlitwę za ludzi i okazywanie im miłości. Todd był kiedyś uzależniony od narkotyków, ale dziś żyje z jednym celem. Aby miłością wprowadzić do królestwa tak wielu ludzi, jak tylko zdoła. Plan naszej podróży do Izraela był bardzo prosty. Nie było go. Czułem, że Bóg chce, abym zakończył tę serię tutaj. Tak więc pojechaliśmy ze ślepą wiarą w to, że Bóg pokaże nam, co mamy czynić. Zaprowadziło nas to do Kafarnaum, miejsca, gdzie 2000 lat temu narodziła się posługa Jezusa. Nikogo nie powinno dziwić to, że Boża moc miała się objawić 100 metrów od miejsca, w którym Jezus spędzał większość swego czasu. Zauważyliśmy człowieka z laską, który ledwie chodził, i spytaliśmy go, czy możemy się o niego pomodlić. On zgodził się, więc stanęliśmy u bramy misyjnej bazy Jezusa i poprosiliśmy Jezusa, aby się objawił. Jezu, prosimy Cię o pełne uzdrowienie. Ojcze, dziękujemy Ci za łaskę. W imieniu Jezusa nakazujemy, aby wszelki ból ustąpił. Dziękujemy Ci, Ojcze, za nowe plecy. W imieniu Jezusa, Ojcze, dziękujemy Ci, że dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem tego bólu. W imieniu Jezusa, Boże, koniec. Dzisiaj, teraz. W imieniu Jezusa, Boże, dziękuję Ci za łaskę. Proszę Cię o wielki wzrost w imieniu Jezusa. Kiedy Todd się modlił, Jezus, jak zawsze wierny, przyszedł do tego mężczyzny. I on rozpłakał się, doświadczając samego Boga niebios. Dziękuję bardzo. Niech Was Bóg błogosławi. Potrzebuję, żebyś coś dla mnie zrobił. Proszę, żebyś przeszedł się bez swojej laski. Od dzisiaj będziesz widział systematyczną poprawę. Od dziś będziesz widział wielką łaskę. Czy jest dobrze? Tak. Kiedy ostatnio byłeś w stanie chodzić tak jak teraz? 23 lata temu. Czy przez 23 lata nie byłeś w stanie chodzić tak jak teraz? 23 lata. O Boże, jesteś naprawdę dobry. To jest dobre. 23 lata to bardzo długi czas. Jezus odnawia Twoje biodra i plecy. I wszystko inne. To jest dobre. Błogosławię Was. Będę Twoim synem. To trwało jakiś czas. Z boku przyglądał się nam przewodnik turystyczny. Wkrótce potem, jak ten człowiek został uzdrowiony, przewodnik zbliżył się do Todda z pytaniem. Chciałbym się o Ciebie pomodlić. Jak z Twoim sercem? Nie wiem, powiedz mi wszystko. Wiesz, czasem chodzę do muzułmanów. Oni mówią mi, żebym chodził do tej świątyni. I kiedy zadaje się im pytanie, to oni dają odpowiedź. Chcę, żebyś Ty dał mi odpowiedź. Zanim ja zadam Ci pytanie. Dobrze, zróbmy to. Potrzebuję tego, mam na imię Ali. Dobrze, Ali, nic nie mów. Czuję, że ostatnich 6 miesięcy było dla Ciebie bardzo trudnych. Wolniej, nie rozumiem. Ostatnich 6 miesięcy było dla Ciebie bardzo trudnych pod względem finansowym. Todd przekazał mu słowo swego ojca, a potem pomodlił się o niego. W imieniu Jezusa. Łaska. Amen. Dziękuję. Czy to miało dla Ciebie jakiś sens? Jesteś niesamowity. To było dobre. Czuję się świeży, jakby nowy. Mówisz prawdę. On był tak dotknięty tym, czego doświadczył, że zaczął opowiadać innym o tym, co widział na własne oczy. 23 lata. Przez 23 lata on był w stanie chodzić jedynie z laską. A po jego modlitwie on odszedł bez laski. On nie mógł chodzić przez 23 lata. Muzułmanin rozpowszechniający Ewangelię Jezusa u bram Kafarnaum. Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że nie chodzi tutaj o to, czy czujesz Boga.
Czasami czuję jakieś mrowienie czy ciepło w swoich rękach i cudownie jest, kiedy tak się dzieje, ale chodzimy przez wiarę. On powiedział, a takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy wierzą. Tu nie chodzi o jakieś szczególne obdarowanie. Jana 14:12 mówi, że ten, kto wierzy w Jezusa, czynić będzie te same rzeczy, które On czyni. Już to jest zdumiewające, ale On idzie o krok dalej i mówi nawet większe. Widzimy to w Słowie. W Marka 16 czytamy, że wierzący będą kłaść ręce na chorych. Aby chorzy zostali uzdrowieni, musisz położyć na nich ręce.